Przed wami szyderczy skrót filmu o skutkach samotnego wychowywania trójki obsrańców. A teraz matka dostanie No, God, please, no! Gdzieś w dokumencie o pszczółkach jedna z nich agresywnie leci w stronę Teresy, ale okazuje się, że to tylko dron operowany k***sem Caleba, który przyłazi przerwać jej czytanie książki bekaniem. Nie krępuj się, postaw od razu kloca. Więc niuńka wraca do domku stożkogłowych i sprawdza, jak się ma Jessica chora na wora, a że jest jakaś mało rozmowna, Teresa stwierdza, że jej chłopak jest bezmózgą kupą mięsa i wraca do lektury Wichrowych Wzgórz. Moja ulubiona książka, której nie czytałem. Po czym kuzynka zmienia nagle pozycję i niepokojącym głosem cytuje książkę, spadając z łóżka jak worek łajna, a później odbija jej się zawartość ostatniej nocy. Oj, chyba Caleb cię wspomina. A gdy Terenia się do niej nachyla, nagle ją łapie i pytając, kto teraz jest bezmózgą kupą mięsa, zrywa jej perukę razem ze skórą. A mocny ten klej. I gdy DJ Caleb kulturalnie szcza do wody, jego spleśniała niuńka łapie za drona i szpeci swój piękny face, a gdy faga skacze ją uratować, wraca tylko jego oderwany łeb. Czyli jedyna pożyteczna część poszła na dno. A Jessica powoli wyłania się z wody, lewitując w powietrzu, gdy za nią wyłania się tytuł. A, teraz rozumiem, martwe zło przebudzenie, bo powstała. A tymczasem dzień wcześniej Bev siedzi w klubowym sraczu, szczając na test ciążowy, z którego dowiaduje się, że będzie mamą. Tylko się nie zesraj z tego szczęścia. Po czym zajeżdża pod blok swojej siostry Ellie, jajcując pod drzwiami, że niby jej nie ma, ale tak naprawdę jest i zarabia liścia. Wydaj go mądrze. Po czym opowiada bachorom, jak było w Bangkoku, a mała Cassie opowiada straszną legendę o nieuczciwym kasjerze, który podobno powiesił się w tym budynku. Kto by się w nim nie powiesił? A teraz straszy jako duch, na co Bev stwierdza, że duchy nie istnieją, ale mała pyta, skąd może wiedzieć, że nie istnieją, skoro nigdy żadnego nie widziała. Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Może dlatego, że nie jestem kretynem. A gdy ciotka wyjmuje prezent dla starego, wszyscy nagle smutnieją i Ellie wysyła swoje młode po pizzę, tłumacząc siostrze, że bydlak płaci tylko alimenty i myśli, że jest ojcem roku. To trzeba coś jeszcze? Na co Bev, zszokowana, że bankomat ich opuścił, pyta Elle, dlaczego do niej nie zadzwoniła, na co ta odpowiada, że dzwoniła 2 razy 2,5 miesiąca temu, a to razem 5. Więc Bev tłumaczy się, że była zajęta zdobywaniem awansu z technika gitarowego na pomywaczkę, ale siostra odpowiada tylko, że dziś śpi na kanapie. Gdy małolaty wracają i zaczyna się trzęsienie ziemi, ej, to nie powód, żeby od razu rzucać pizzę. A gdy parking zostaje przeorany i trzęsienie jajcami się kończy, Cassie stwierdza, że chyba się zeszczała, na co Bridget bez zająknięcia odpowiada, że jeśli na zimno, to na pewno tylko napój. Ile razy to przerabiałaś? Po czym Dan znajduje w parkingu dziurę, a w dziurze skarbiec, a w skarbcu pudło. Chyba wiemy, do czego to zmierza. Znajdzie starego, w którym znajduje stertę dokumentów i płyty winylowe zostawione przez jakichś księży, gdy nagle atakuje go Jesus. Nie kradnij, coś ci to mówi, Wajzo? A później Scooter wyciąga z grobowca tajemniczą księgę oblezioną przez robactwo, którą oczywiście zabiera do mieszkania i próbuje otworzyć. Zamek z upiornych zębów to raczej kiepski znak, a gdy rani się w paluch, jego krew wsiąka w okładkę i zęby się rozwierają. Nie jestem ekspertem, ale to już naprawdę znak, ukazując wewnątrz makabryczne obrazy, które średnio podobają się Bev i każe Scooterowi pozbyć się elementarza, więc obiecuje jej, że zrobi to jutro z samego rana. Nie składaj obietnic, których nie dożyjesz. Po czym odpala winyla numer 1, przełączając się na palcówkę i słucha 100-letniego nagrania ze spotkania klechów, którzy odrzucają pomysł zbadania księgi umarłych. Dlaczego Kościół zawsze chce popsuć wszystkim zabawę? A na drugim singlu księżulek tłumaczy, że razem z kolegami pokryją mu bada księgę zawierającą mnóstwo rytuałów i zaklęć, których wypowiedzenie ma umożliwić kontakt z siłami nadprzyrodzonymi. A że to w ogóle nie brzmi ryzykownie? Oczywiście odczytuje na głos ustęp poświęcony wskrzeszeniu i nawet wyłączenie palcówki nie zatrzymuje nagrania, które przywołuje złowieszczego drona atakującego matkę w windzie. Tak się odwdzięczasz rodzicielce za pranie zaspermionych gaci, która transportuje ją ekspresem na górę, gdy księga sama się
się wertuje na makabryczną postać kobiety. Dobrze, że ma cycki. A gdy Elka odzyskuje przytomność, niewidzialna siła krępuje jej wszystkie kikuty, zawieszając w figurze, której zupełnie nie kojarzy z WF-u, po czym Ruda dyskretnie otwiera sobie drzwi. Wasze randki z Tindera też tak wyglądają? I na luzaczku wchodzi do kuchni, nastawiając gaz na patelnię, na którą wbija jajca, szykując posiłek dla najbliższych. Chyba skorupka ci wpadła. Którym opowiada, że we śnie wszyscy byli w strzelistym lesie, gdzie śpiewały ptaszki, a ona marzyła, żeby wszystkich rozpruć i w nich wpełznąć. To już nie jest śmieszne, zaraz przypali się jajecznicę. Po czym zrzuca jajcówkę i miota się na podłodze jak kocur z kłaczkiem w gębie, wyżygując 50 litrów śniadania. To mówisz, że jednak nie lubisz owsianki? A później rzuca jeszcze jako normalna L, żeby to nie zabrało jej dzieci i pada w śmietanę. A że winda i schody wyszły, razem z sąsiadami kładą ją martwą na łóżku i zamykają oczy. Przypomniała sobie o praniu. Po czym okazuje się, że sieć komórkowa też się oczywiście zesrała, więc sąsiady próbują dostać się do schodów ewakuacyjnych, gdy Bev przyznaje, że Eli zawsze miała dla niej czas, ale ona dla niej już nie. No tak, ale z trójką dzieci miała o wiele łatwiej. I nagle odpala się poczta głosowa, w której Elżbieta prosi o pomoc, twierdząc, że płonie, gdy tej obecnej nie rusza nawet mucha na oku. Kiedy ona to nagrała? Po czym w końcu mruga i wstaje, a Bev stwierdza, że jest rozpalona i wrzucają ją do wanny, z której wyskakuje na sufit, drąc tak ryja, że aż słyszą ją sąsiady, a w wannie zagotowuje się woda. To ja poproszę herbatę. Do której w końcu spada i powoli się wychyla, mając na twarzy podejrzany uśmiech. Zeszczała się tam. Po czym wbija kawałek lustra w rękę Bev, a później łapie za maszynkę do tatuażu i po pogłębieniu sobie rany na twarzu próbuje wytatuować córce oko. Na dupie jej zrób. Ale zostawia jej tylko ranę na policzku, którą chce pocałować swoimi kilometrowymi jęzorem, żeby się szybciej zagoiła. Chyba znalazłbym dla niego lepsze zastosowanie. Ale Dan zdejmuje ją z krzesłowego, gdy pojawia się niewtajemniczony Sebastian, więc El go dosiada, odgryzając mu oko. Dobrze słyszeliście, już nie zda testu okulisty, które wypluwa prosto do ryja małolata z ich piętra, a Bev zamyka drzwi na rzep, oglądając przez Judasza miniserial, w którym wiedźma rzuca dzieciakami o ścianę, rozrywa cyklopowi krtani, zaciąga Janusza na bok, gapiąc się na końcu prosto w kamerę. Zero profesjonalizmu. Po czym Denny pokazuje ciotce księgę umarłych, która znowu sama się przerzuca na obraz kobity z kałamarnicą w mordzie. Obstawiam, że to też nic dobrego. Gdy rana Bridget się rozrasta, a jej głowa zaczyna przeciekać, więc próbuje popić, ale wyżyguje tylko robaki. Jeśli właśnie coś jecie, smacznego. A w międzyczasie Elka, śpiewając upiorną kołysankę, zwabia Cassie i wpierdala jej lewą piłkę, że stary właśnie wrócił i bardzo się kochają. Ta? To udowodni. Od tyłu. Na szczęście, gdy naiwniara otwiera drzwi, Bev i Denny ją wyrywają, a wkierwiona L drze mordę, żeby Bev otwierała drzwi tak, jak otwiera nogi dla zespołu. Ktoś tu jest zazdrosny. I Bev też wali w drzwi, wściekła, że nie jest żadną grupi, tylko techniczką od naciągania strun na fujarę. Po czym odwiedza kuchnię, gdzie Bridget robi na blacie słowiański przykuc. Mam przeczucie, że zaraz z niej coś wyjdzie. Jak się okazuje, zagryzając robaczki szkłem, po czym pluje na Bev i gdy obie schodzą do parteru, ściera jej tarką łydkę. Do jakiej to sałatki? I gdy rokowa laska ją nokautuje, po przebudzeniu się pędzi za Denym, nadziewając się na patyka Cassie, który w całości połyka. Nie czas na popisy. A później powoli wyciąga jak za dużą wykałaczkę i pada na glebę, więc Denny jak na dobrego brata przystało związuje ją w worek, a Bev upiera się, że czas odsłuchać kolejny singiel księżulka. Pierwsze dwa okazały się hitem, więc. I dzięki swoim umiejętnościom technika od obskakiwania petardy odpala system audio bez prądu, dowiadując się, że opętani mają wyjebane na płomień i rozczłonkowywanie, a jedyne co działa to spierdanie. I księżulek przeciągał to przez 3 albumy? Co za komercyjna szmata. A w międzyczasie Bridget ożywa i rzuca się na Cassie, ale Dan ją ratuje, wpychając kosę w prześcieradło, które przenosi imprezę do kuchni i odwdzięcza się kosą w bicepsa. Serio, co to za sałatka? Po czym Bridget Jones żyga krwią i wbija Dandiemu kosę w cycki, a on dmucha sprayem w ogień, podpalając jej stuntmana. Gdy do Bev wentylacją zakrada się Ellie, która zamienia się w megafon, puszczając zjapy, że zło nie spocznie, dopóki jej nie pochłonie. Przestań, brzmisz jak moja była. Po czym Bev wbija jej śrubowkręt w szyję, co nie jest zbyt miłe, więc wiedźma rzuca ją do drugiego pokoju, dając dłuższą chwilę na pożegnanie się z umierającym Denny. No i co, pozbyłeś się księgi krzywoprzysięstwa? Po czym łapie ciotkę, uroczyście zapowiadając, że połknie jej duszę, a gdy wyczuwa, że jest w ciąży, stwierdza, że od razu
doli dwie. Ja bym nie mieszał. Ale Kaśka podsuwa nożyce, które Bev aplikuje Elce do kinola i się wylogowuje, po czym uciekają z Kasi na korytarz, próbując bezskutecznie obalić drzwi, co im się udaje. W sensie udaje im się to zrobić bezskutecznie, gdy w międzyczasie El się budzi i wyciąga z kinola nożyce. Och, całe ogilała. I gdy Bev pożycza shotguna, tamta drze mordę i dosłownie leci do niej z łapami, więc skraca ją o kopyto, a później o grabę, gdy Janusz ożywa i przypierdala się, że to jego strzelba, w dupę sobie ją wsadzi. Więc zwraca mu ją prosto na mordę, gdy z mieszkania wychodzą Bridget i Danny opłakując matkę, ale po chwili cała trójka zaczyna się śmiać. Ja jakoś nie łapię tego żartu. I gdy trupki krzyczą, że wszyscy umrą przed świtem, Bev ładuje się z małą do windy, która wypełnia się krwią, gdy gnojki zaczynają grzebać matce w bebechach. Jak chcecie kieszonkowe, to po prostu zapytajcie małe łajzy. Gdy książka przechodzi na stronę z finalnym potworem, który zakrada się na górę windy, a gdy pomidorowa wypełnia ją pod korek, spierdalają się na sam dół i wypływają z krwistym tsunami. Ta scena wygląda jakoś znajomo. A, moja studniówka. Po czym wybiegają na parking, dosiadając paskudne kombi. To już nie lepiej umrzeć. I o dziwo karawan odpala, ale zatrzymuje ich parking, a z dymu po paleniu gumiaka wyłania się wojowniczy żółw ninja, z którym bawią się w chowanego i udaje im się w ostatniej chwili przeturlać pod bramą, ale Cassie zostaje wciągnięta z powrotem. Może tylko zaprowadzą ją do Splintera. Na szczęście ciotka wbija z buta i oddaje szczał, pozwalając małej schować się pod ciężarówką, ale po rzuceniu klasycznym tekstem rzucają w nią sztylem, okradając z równowagi i próbują przemielić w rozdrabniarce. Ale Cassie zatrzymuje maszynę i ciotka się uwalnia, łapiąc za piłę i każąc małej znowu ją włączyć. Dopiero chciała... Ach, kobiety. Po czym tnie żółwia, wpychając go do rozdrabniarki, a gdy zostaje już tylko łeb jej siostry, który pyskuje, że skończy jakichś taras, wkopuje go głębiej, odchodząc z piłą i Cassie. Nie wiem, jakie przesłanie miała ta reklama pił, ale podoba. A dzień później lalka mieszkająca 9 pięter niżej schodzi na parking schodami i okazuje się, że to Jessica z początku, która właśnie wybiera się do domku nad jeziorem. O, udanego wypoczynku! Ale zauważa wcześniej pozostałości po wczorajszej masakrze i gdy podchodzi bliżej, ze wszystkich stron atakują ją siły nieczyste, a resztę już znacie. Zeszczała się w gacie. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 8 na 10, a szyderczy tytuł to... Rodzina zastępcza, sierociniec. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie.